czyli oficjalnie dzień dobry i dziękuję bardzo. Wszystko zostało powiedziane we wstępie, także ja nie zwlekając zabieram Państwa od razu na Filipiny. Na Filipiny, czyli... O właśnie, tutaj jeszcze tytułowy slajd. A więc Filipiny, czyli 7641 wysp według najnowszych danych. No, to naturalne rozczłonkowanie sprawiało, że w różnych miejscach naturalnie powstawały rozmaite kultury, bardzo odmienne, różne światy, stąd tytuł naszej prezentacji. I Filipiny to także ogromne nierówności. Miałem nadzieję, że tutaj będzie można to zobaczyć na filmie, ale filmy jakoś... Aha, dobrze. Film sobie idzie swoim tempem. Filipiny to także mnóstwo nieprzewidzianych sytuacji, co ta chwila dobrze pokazuje. A więc za moment zobaczymy ilustrację tego, że Filipiny właśnie to są ogromne kontrasty. Z jednej strony tętniąca nowoczesność, a z drugiej tradycyjne plemienne życie, bardzo proste, pierwotne wręcz w pewnych aspektach, a pomiędzy szeroki nomen omen wachlarz. I chętnie bym opowiedział między innymi o praktykach czarnej magii zwanej kulam, czy o realiach życia w kolonii karnej, czy też o kwestii zbrojnych rebelii na wyspie Mindanao, czy też o realiach życia filipińskich elit. Ale dzisiaj ograniczymy się wyłącznie do plemion. Liczby rdzennej ludności Filipin szacuje się na około 15 milionów. Tworzą oni 110 różnorodnych grup etnicznych. Ja dla Państwa wybrałem przedstawicieli czterech dużych, ważnych grup. I będę mówił o ludziach, którzy stali mi się bardzo bliscy, ale będę... No właśnie, oni tam sobie nie chcą ruszać. Ci ludzie stali mi się bardzo bliscy, ponieważ spędziliśmy tam wspólnie wiele czasu, żyjąc i pracując razem, ale dzisiaj będę ich musiał potraktować jako takie próbki, po to, żeby się zastanowić właśnie, co przetrwało z ich żywych tradycji, jaka przyszłość może ich czekać i jak zareagowali na postępującą nowoczesność. I tutaj skupię się na takich aspektach jak ekonomia, struktura, kultura, religia i tożsamość. Bo to, że nowoczesność odcisnęła swoje piętno na rdzennych kulturach, no to wiadomo, prawda? Przykładowo tak dzisiaj wygląda współczesny szaman, albo wygląda nawet tak. Lubił wracać do chaty i słuchać sobie abby po godzinach. Proszę też pamiętać, że jeżeli na Filipinach są Państwo świadkami takich scen, to najprawdopodobniej biorą udział w jakimś ważnym wydarzeniu, albo po prostu są świadkami pokazowego picu dla gości, krótko mówiąc. A my się zajmiemy dzisiaj plemionami, ale bez picu i zaczniemy od ciemnoskórych Aitów z grupy Negrytów, czyli od pierwszych mieszkańców Filipin. Aitowie zamieszkują prowincję Pampanga na wyspie Luzon, w szczególności obszar gór Zambales i najbliższe okolice. I na początek zajrzymy do wioski Hadwan, znajdującej się na przedprożu tychże gór. To jest miejsce, w którym nadal ważnym elementem życia jest zbieractwo zarówno rozmaitych owoców, jak i dzikich roślin, to jest na przykład tak zwany aplit, wielki przysmak Aitów, czy też uprawy na czele z różnymi uprawami bulw, to jest wyśmienity pochrzyn purpurowy. I te zasoby dawały Aitom przez całe pokolenia samowystarczalność. To się zmieniło. Dzisiaj wielu Aitów, zwłaszcza młodych Aitów z Hadwan, pracuje w mieście. Tu widać taki nowoczesny identyfikator wiszący sobie gdzieś w prostym szałasie, prawda? Więc Aitowie jako ludzie niewykształceni są skazani na najprostsze prace, a więc pozostają cały czas na peryferiach tego miejskiego świata.
Oprócz tego, no owszem, zyskali tutaj pewne urozmaicenie, ale jednocześnie zatracili tym samym sporo samodzielności. Ponadto nowoczesność no, zatarła sporo plemienności w nich, ale nie wszystko. I parę przykładów, na przykład specyficzne palenie tytoniu. To cygaro jest zapalone, uwaga, dlatego że kobiety aitowskie palą żarem rowuhy. To jest zupełnie wykonalne, przećwiczyłem, da się. Aitowie wspierają się tradycyjną medycyną, czasem poważnie, czasem nieco mniej. Przykład, wtykano mi do pępka ziarnko dzikiej soi po to, żebym bąków nie puszczał. Trafiałem gdzieś na talizmany na drzewach, które miały zapewnić obfitość owoców. Bo na przykład, gdy do tego szałasu na wzgórzu zbliżała się burza, to zażądano, żebym zdjął czerwoną koszulkę, którą miałem na sobie, po to, żeby nie ściągać piorunów. Ale jaki wzorzec kulturowy tam zaczyna dominować, no to widać dobrze na tym zdjęciu. To jest wzorzec taki amerykańsko-uliczny. I dzisiaj myślę, że w przypadku tych Aitów można mówić raczej o plemiennym trybie życia, a nie plemiennej kulturze tak na dobre. Dzisiejsi wodzowie są głównie przywódcami administracyjnymi, już nie duchowymi ani kulturowymi w tamtym miejscu. Tak samo religia. Kiedy oni mówią o Aponamalajarim, czyli Bogu aitowskim, mają najczęściej na myśli Boga chrześcijańskiego. I dopiero kiedy poznałem tego staruszka w górach, usłyszałem od niego, że on aitowskiego Boga nie porzuci, ponieważ po dziś dzień nosi w ciele resztki kul, które otrzymał od Japończyków w czasie II wojny światowej. Zbyt wiele aitowskiemu Bogu zawdzięcza i chce mu pozostać wiernym. Ten człowiek ponadto jest jednym z dwóch ostatnich wiosce, którzy noszą tak zwany bahak, taką materiałową przepaskę, która przez całą epokę była dla wielu ludów na Filipinach podstawowym strojem. Dzisiaj nawet on zakłada bahak tylko na specjalne okazje. W tamtej wiosce jeszcze do 91 roku to był powszechny strój, tyle że wtedy wybuchł wulkan Pinatubo i zmusił Aitów do ewakuacji do miasta na dłuższy czas. Oni wtedy po raz pierwszy zaznali wstydu z powodu swojego ubioru, wyglądu i powrócili już z nowoczesnym ubiorem. Ale Aitowie zamieszkują także takie miejsca, jak miasteczko Marcos Village, które powstało w latach 60. na skraju bazy amerykańskich sił powietrznych. Mało tego, niektórzy już w latach 40. zetknęli się z nowoczesnością, ponieważ walczyli u boku Amerykanów przeciwko Japończykom. W rodzinie, z którą mieszkałem, byli nawet bohaterowie tej wojny. I co ciekawe, następne pokolenia muszą już mieszkać w takim właśnie blaszano-rupieciarskim Marcos. Uwaga, tam się żyje lepiej niż może się wydawać. Lepiej, weselej, ale jednak oni tkwią na marginesie. A kontrast jest tym wyższy, że tam raptem kilometr stamtąd zaczyna się już specjalna strefa ekonomiczna. Taki biznesowy raj. Ośrodki, hotele, pola golfowe, równiutkie krawężniki. A do Aitów nie prowadzą nawet żadne znaki drogowe. Więc u nich powstaje taki paradoks, z jednej strony są zakompleksieni, a z drugiej z dumą mówią o swojej plemiennej przynależności. I tu przykład, mój znajomy Alan lubił brać łuk, strzały, mijać auta z przyciemnianymi szybami i chodzić na skraj dawnego lotniska po to, żeby polować na ptactwo. 5 godzin żeśmy w tym szałasie spędzili. Upolowaliśmy jednego gołębia tylko, bo ja chybiłem niestety. Ale często przynoszono do Marcos różne zdobycze, czy to dzikie ptactwo, czy dzikie jadalne rośliny. To są płatki drzewa, które się turi wielkokwiatowy nazywa. I tym sposobem często udawało się tam nam na skraju miasteczka zjadać prawdziwą plemienną kolację. A jeszcze jak wróciłem do nich po roku, to dostałem szklankę brandy oraz zupę z zimorodków do zjedzenia. No jeszcze jedno, to jest tamtejszy przywódca, mój tamtejszy tato. Wygląda tak, jak widać, ale nadal ceni sobie na przykład mięso z warzywami.
warana, które daje wewnętrzną siłę. Albo jak jeździ gdzieś na specjalne, na oficjalne spotkania, to owszem koszula elegancko, krawat, ale dyskretnie raz po raz cmokta sobie kawałki korzenia, które wydziela słodycz i w ten sposób ma pozyskać przychylność rozmówców. Także taka fuzja kulturowa. A teraz spójrzmy na plemię Irajów z grupy Mangianów. To jest 8 różnorodnych plemion zamieszkujących wyspę Mindoro. Kilka wieków temu Mangianowie zostali wypchnięci przez napływową ludność wysoko w góry i głównie w latach 90. za namową misjonarzy zaczęli powracać w doliny. Tak samo ci Irajowie i wtedy też powstała ich urokliwa malownicza wioska Tambarikai. W wiosce już dzisiaj jest sklepik, można kupić drobiazgi z miasta, ale gdyby musieli się ograniczyć do własnych zasobów, to daliby sobie radę, ponieważ dużo uprawiają i sprawnie, na przykład maniok, są bardzo sprawnymi zbieraczami, doskonale się orientują w zasobach lasu, także polegają w dużej mierze na naturalnej medycynie, świetnie znają właściwości rozmaitych roślin. Ponadto upatrują nadal las jako mieszkanie dla duchów. Bardzo trudno mi było przekonać kogoś, żeby mnie zabrał na plemienny cmentarz. Jeden, drugi, trzeci dawał dyla. W końcu dopiero znalazł się odważny, który zaprowadził mnie w tamto miejsce. Dlaczego? Dlatego, że bali się, że tam straszy ptaszydło tak zwane. Teraz się już chowa zmarłych w ziemi, ale wcześniej przywiązywało ich się w pozycji siedzącej do drzewa. Warto zauważyć, że to wszystko dzieje się raptem kwadrans piechotą od drogi krajowej, więc Irajowie żyją na granicy i dosyć świadomie wybierają to, co do nich przenika, bo są przekonani do swojego trybu życia, żyją harmonijnie i szczęśliwie. No i tak na przykład chętnie budują nadal domy swoimi tradycyjnymi technikami, to jest na pokrycie dachu, ale bardzo chętnie również grają w koszykówkę, nawet po całym dniu pracy. Ze zgorszeniem dowiedzieli się ode mnie, że gdzieniegdzie łowi się krewetki i ryby za pomocą prądu. Mówili, że to się nie godzi absolutnie, ale sami łowią w taki sposób, że budują tamy, nawet w czasie deszczu, jak widać, żmudnie, osuszają odnogę potoku i wtedy wybierają krewetki i ryby ręcznie. Tak samo nie aprobują alkoholu. Zamiast tego cały dzień żują orzech betelowy. Mnóstwo żeśmy jego żuli. On po większej ilości daje takie przyjemne efekty euforyczne. Natomiast gdyby ktoś tam jednak się napił, czy w ogóle stwarzał problemy, no to uwaga, proszę Państwa, wyląduje w dybach. Tak, najpierw na dobę o wodzie i manioku, czasem z pałowaniem jeszcze za cięższe przewiny, no i tak do skutku, aż się poprawi. O wymiarze kary decyduje starszyzna. No i widać tutaj, że Irajowie całkiem sporo zachowują ze swojej kultury, natomiast ponieśli pewne straty na czele z językiem. Dzisiaj mówią przede wszystkim po filipińsku, wtrącając tylko słowa z plemiennego języka. Natomiast plemię Kankanai z grupy Igorotów cały czas posługuje się własnym językiem. Igoroci to jest duża grupa plemion zamieszkująca góry Cordillera na wyspie Luzon. Ci, u których ja mieszkałem, żyli w sporej izolacji, wysoko w górach, gdzieś 5-6 godzin marszu od najbliższego miasteczka. Drogą wyglądającą czasem tak, a czasem nawet tak. Podstawą ich bytu tam są cały czas ich własne uprawy, możliwe dzięki tradycji upraw tarasowych. A wśród nich dominuje oczywiście uprawa ryżu. Tyle, że plony osłabły już dzisiaj i niestety Kankanaiowie są skazani na te mozolne dostawy piesze z dołu. Ktoś mi powiedział, że to być może kara za to, że dużo marihuany tam uprawiano w przeszłości. Kankanai ponadto nadal chowają swoich zmarłych w trumnach na skalnych półkach i mimo wkroczenia chrześcijaństwa nadal półrytualnie konserwują te trumny. Przede wszystkim
oczyszczając je z dzikich pszczół, które się tam lęgną. Jest jeszcze jedna tradycja pogrzebowa. Uprzedzam, następne zdjęcie będzie bardzo nieprzyjemne. Kankanai nie balsamują zwłok. I często, zanim wszyscy żałobnicy się zbiorą, mija 6 dni, więc zwłoki są już w czasie pogrzebu monstrualnie zgniłe i właśnie takie zgniłe szczątki przewija się potem na oczach całej społeczności. Ponadto niektórzy wierzą, że poprzez ten fetor dusza zmarłego dzieli swoje błogosławieństwo z żyjącymi. No, zapach ten jest naprawdę trudny do opisania i jeszcze trudniejszy do zniesienia. Się ciągnie taką zawiesistą smuszką przez cały kondukt pogrzebowy, który i 1,5 godziny trwa, aż do miejsca, gdzie dopełnia się ceremonia. Ale niech te sceny Państwa nie zmylą. Kankanai są już mocno uwspółcześnieni, co tutaj dobrze widać. Oni jedną nogą jednak pomieszkują w mieście albo przynajmniej często do tego miasta zaglądają. Są też dobrze wykształceni. Wysoko w górach mają regularne liceum. Tym niemniej jednak właśnie no, nie są odizolowani od nowoczesności i taką fuzję można obserwować między innymi na płaszczyźnie architektury. Mamy z jednej strony bardzo malowniczą architekturę tradycyjną, jeszcze powstającą, oraz takie poczwarki rozmaite. I takie zderzenie kulturowe to jednak najbardziej widać na przykładzie, wracam tutaj do tematyki pogrzebu. Proszę sobie wyobrazić, ktoś mieszka już na stałe w mieście, wraca do krewnych, uczestniczy w takich scenach, które są szokujące dla większości Filipińczyków. Fotografuje to i bach! Zdjęcie ląduje na Facebooku, więc jest zgniła, zzieleniała babcia, z której się sączy i napis żegnaj kochana babciu, nigdy cię nie zapomnę. No, takie zderzenie kulturowe. No, to jest dość drastyczny przykład. Ale nowoczesność ogólnie nie pozbawiła mieszkańców przynajmniej tamtych wiosek ani ich wrażliwości, ani takiej pozytywnej poczciwości. Myślę, że to dzięki temu również, że nie ma tam specjalnie zasięgu komórkowego. Gdzieś tam na tym wzgórzu ktoś ponoć widział jedną kreseczkę. Więc to, i dzięki temu oni cały czas spotykają się razem, rozmawiają, piją sobie swoje trzcinowe wino, prowadzą czasem tak zwane rozmowy śpiewane, tak zwany dai-un, wspólnie ciekawa tradycja, no i tworzą bardzo zdrową, harmonijną społeczność. Spójrzmy jeszcze na ostatnie plemię, czyli na Talandigów, z dużej również grupy plemion zwanych Lumat z wyspy Mindanao, plemion o bardzo silnej tożsamości plemiennej i także tradycyjnych, dawnych struktur, na czele z Datu, czyli wodzem. Talandigowie zamieszkują prowincję Bukidnon na wyspie Mindanao, konkretnie rejon tych przepięknych gór Kitanglat, gdzie mieści się też ich święta góra. Rzucimy okiem teraz na wioski Takbak, której przewodzi konserwatywny wódz Datu Sabunutan. Wódz jest konserwatywny, ale to nie znaczy, że tworzy jakieś getto, jakąś enklawę. Absolutnie, zresztą no to fuzję widać znakomicie. Tutaj jedzie na bawołku, ale rozmawia przez telefon komórkowy. To jest zresztą bawoł, który mnie na beton kiedyś zrzucił, co mu zapamiętałem. Wódz jakiś czas temu uprzejmie, acz stanowczo podziękował misjonarzom i teraz bardzo pilnuje przestrzegania rdzennej religii, czyli wiary w Boga Magbabaye i duchy Diwata. W ogóle ich system i filozoficzny i religijny jest szalenie bogaty, także podkreśla rolę kultury, wierność własnej kulturze owocuje też powodzeniem choćby ekonomicznym, to jest cały duży system. W każdym razie wódz dba o przestrzeganie kultury religii i dzięki temu miałem okazję brać udział w wielu ciekawych rytuałach. One są krwawe, jak już widać, ale też bogate w piękną symbolikę i towarzyszą no, wszystkim ważniejszym wydarzeniom, takim jak na przykład pierwszy zbiór kukurydzy w ciągu roku. W wiosce Takbak wódz też nie dopuszczał sztucznej muzyki, jak mówił, współczesnej. Zamiast tego wszyscy pogrywali tam sobie na tradycyjnych instrumentach i to codziennie i zupełnie spontanicznie. Umieli je też wyrabiać w większości. Niektóre z tych instrumentów są bardzo wyrafinowane, jak widać. Ten tu się katiapi nazywa konkretnie. Bardzo przyjemny dźwięk wydaje. I to jest
jedna strategia, a drugą mogłem obserwować w innej wiosce tego samego plemienia. To jest wódz Wałaj, który postawił na nowoczesną reinterpretację własnej kultury i stworzył tam na miejscu taką komunę artystów. Dlatego część jego wioski przypomina zupełnie taką plenerową galerię. Co chwilę gdzieś się tam można natknąć na jakieś dzieła sztuki rozproszone. Tak z kolei wygląda dom jednego z artystów. Oni opracowali technikę malowania naturalnymi pigmentami, glinkami z ich najbliższej okolicy. I to nie są byle jacy artyści, bo oni wygrywają ogólnokrajowe konkursy. Te obrazy były wystawiane w Stanach Zjednoczonych nawet, także naprawdę nie w kij dmuchał. A sam wódz Wałaj, on jest uznanym artystą, uznanym muzykiem dzisiaj. Proszę sobie wyobrazić, że w tym domku z tyłu ogrodu jest całkiem profesjonalne studio nagraniowe. A sam wódz, no właśnie, jest artystą, można go znaleźć na YouTubie i posłuchać. Więc co ciekawe u tych ludzi, oni równie sprawnie sobie radzą z obsługą programów komputerowych, jak i są w stanie przewidzieć moment nadejścia deszczu z dokładnością do kwadransa. Wodzowie latają na koncerty, na sympozja, nawet za granicę, ale nikomu nie pozwolą wejść na Świętą Górę bez dopełnienia odpowiednich rytuałów. I tutaj taka mała refleksja, że jednak wodzowie są wykształconymi ludźmi po uniwersytetach, więc to jest przykład tego, jak nowoczesność, rozumiana jako nowoczesna edukacja, też potrafi sprzyjać pozytywnej ewolucji plemiennej kultury. Jeszcze jeden przypis do nich. Oni owszem wyrabiają tam dużo rękodzieła, które potem idzie na sprzedaż, ale to samo robili, kiedy nikt nie był nim zainteresowany. Jestem pewien, że to samo by robili no po prostu dla siebie samych, więc nie jest to cepeliada rasowa. I dobrze, podsumowując, zastanówmy się może, jaka przyszłość może czekać tych moich przyjaciół tutaj. Myślę, że są cztery najbardziej prawdopodobne scenariusze. To znaczy pierwszy, zatracą się jako plemię. Drugi, ewoluują w takim kierunku, który uznalibyśmy raczej za właściwy, albo zakonserwują się, a może po prostu skomercjalizują. I Talandigowie, no, oni mają już swoje prężne struktury, mają żywą kulturę, mają też przede wszystkim poczucie takiej zdrowej dumy i bycie samym sobą jest wciąż dla nich atrakcyjne. Dlatego ja się o nich zupełnie nie martwię. Z jednym ale, chodzi o masową turystykę. Bo jeżeli tam czy gdziekolwiek indziej wkroczą masowo turyści, to tak, prawdopodobnie obcy zacznie być traktowany użytkowo. Narosną granice, ponieważ ludzie odruchowo bronią swojej prywatności, a kultura, która dzisiaj płynie raczej z wnętrza, może się stać przetworzonym towarem, produktem na sprzedaż zwyczajnie. Moi drodzy Aitowie, obawiam się, że są na takiej równi pochyłej już, ponieważ zatracili lwią część swojej kultury, a poza tym ekonomicznie i mentalnie przede wszystkim uzależnili się od innych. I Rajowi, i Kankanai, no jeśli zachowają ten swój zdrowy balans, jaki mają dzisiaj, to myślę, że ewoluują w stronę takiej pełnej nowoczesności, mocno zakorzenionej we własnej kulturze. I to są elementy, nazwijmy to wewnętrzne, ale są i zewnętrzne na czele z polityką. I tu muszę wspomnieć o IPRZE, czyli Karcie Praw Ludności Tubylczej. To jest instrument, który gwarantuje plemionom integralność ziem, zwyczajów, struktur i praktyk. No, różnie to wygląda w praktyce, ale jest to rzeczywiście wyraz państwowej troski o schedę plemienną. To z jednej strony, a z drugiej elektryfikuje się wioski, wprowadza tam media, wprowadza zasięg komórkowy. I jasna sprawa, nikomu absolutnie nie mamy prawa odmawiać postępu, ale też wtłaczanie pospieszne nowoczesności oznacza zamiast ewolucji rewolucję i może podążyć w zupełnie nieprzewidywanym kierunku. W którym kierunku podążą ci moi przyjaciele, jaki scenariusz ich czeka, czy te moje prognozy są jakoś tam trafione, no to niestety nie ma innego wyjścia, jak po prostu zaczekać i zobaczyć. Także proponuję, żebyśmy wrócili do tej kwestii za jakieś 20 lat. A na razie dziękuję Państwu serdecznie. Na ciąg dalszy zapraszam albo bezpośrednio, albo na moją stronę facebookową. Dziękuję bardzo.